Dzień dobry ponownie. Dzisiaj mam okazję i wielką przyjemność porozmawiać z nauczycielami pierwszego liceum ogólnokształcącego w Brzozowie, a prywatnie moimi koleżankami i kolegami. Są z nami pani Magdalena Skoczek, pani Jolanta Gliściak, pani Marzena Komska-Ciesielska, pani Kamila Barańska, pani Marzena Szewczyk, jeszcze pan Tomasz Podulka. Dzień dobry raz jeszcze. Przejdźmy może do rozmowy. Pierwsze moje pytanie dotyczyć będzie atmosfery w szkole, a dokładnie interesują mnie relacje między uczniami. Jak je postrzegacie? Sama jeszcze niedawno byłam uczniem i uważam, że relacje pomiędzy uczniami są bardzo dobre. Uczniowie lubią się i wzajemnie akceptują. Ponadto obecnie komunikacja odbywa się za pomocą aplikacji Teams i dzięki niej uczniowie komunikują się ze sobą, czy też uczestniczą w spotkaniach wideo, pomagają sobie podczas odrabiania prac domowych i wspólnie rozwiązują problemy. I wzajemnie się po prostu wspierają. Słuchajcie, a relacje na linii nauczyciele i uczniowie, jak je oceniacie? No, moim zdaniem w naszej szkole, pracuję już 18 lat, więc wydaje mi się, że na podstawie swoich obserwacji uważam, że one są naprawdę bardzo dobre. Zresztą każdy nauczyciel i pedagog wie o tym, że muszą być te relacje między uczniami i nauczycielami dobre, dlatego że te relacje są jakby podstawą uzyskania tych oczekiwanych efektów kształcenia. Nie ma dobrych relacji między uczniami a nauczycielami, to nie ma tak naprawdę tych dobrych efektów naszej pracy. Nauczyciele w naszej szkole, moim zdaniem, są komunikatywni, są bardzo konkretni, przede wszystkim bardzo kompetentni, szanują poglądy uczniów, szanujemy indywidualność uczniowską, bo tych indywidualności mamy coraz więcej w naszej szkole i nasi uczniowie to doceniają i bardzo często nam o tym mówią właśnie, że w naszej szkole ta odrębność, indywidualność ucznia, jego poglądy jest szanowane. Po prostu konieczne są te dobre relacje. U nas w szkole to jest, dlatego że przyjemniej się idzie i nauczycielowi do klasy, gdzie wiemy, że spotkamy się z taką właśnie życzliwością, i z drugiej strony też jest oddziała tak samo ze strony uczniów. Uczniowie też przychodzą z przyjemnością na lekcje, kiedy wiedzą, że ten nauczyciel jest w stosunku do niego życzliwy. A jeżeli są takie dobre relacje właśnie między uczniami a nauczycielami, to wydaje mi się, że tak, i obydwie strony skorzystają z tego, bo tak, nauczyciel może w pełni wykorzystać ten potencjał uczniów w trakcie pracy w lekcji, a uczniowie też te pozytywne relacje sprzyjają tej efektywności uczenia. Po prostu łatwiej wiedzę przyswajają, jeżeli się czują swobodnie i czują, że są właśnie życzliwie przez nauczyciela traktowani. Ja jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, co mówią uczniowie na przykład pierwszych klas, jak przychodzą do nas i po kilku tygodniach nauki, co zauważają i co do nas mówią, że u nas nie ma takiego dystansu między uczniami a nauczycielami. To znaczy, oni nas nie traktują jako swoich kumpli czy kolegów, bo ta granica jest tam, prawda, wyznaczona i dbamy o to, żeby była ona jakoś tam, prawda, przestrzegana, ale oni mają do nas śmiałość. Oni nam nie tylko mówią o jakichś swoich sprawach szkolnych, ocenianiu, poprawianiu sprawdzianów, ale często się zdarza tak, że zaskakują nas tym, że na przykład opowiadają nam o jakichś swoich problemach prywatnych, o sprawach osobistych, o sytuacji rodzinnej. I na przykład, no to też jest dowód na to, że te relacje mamy dobre, bo to świadczy o tym, że oni nam po prostu ufają, mówiąc nam o rzeczach takich, no, naprawdę pozaszkolnych. Ale żeby tak nie było też takiej sielanki, że jest tylko tak cudownie, to wiadomo, że w takiej grupie, jak my funkcjonujemy, bo jest kilkaset osób, współdziałamy w tej ogromnej społeczności szkolnej, zdarzają się konflikty, zdarzają się spięcia na tej linii nauczyciel i uczeń, ale wydaje mi się właśnie, że u nas w szkole tak potrafimy to na te takie różne konfliktowe sytuacje i reagujemy szybko, i łagodzimy te konflikty, rozwiązujemy. Bo jedna i druga strona, i nauczyciele, i uczniowie wiedzą o tym, że ten przedłużający się konflikt do niczego nie prowadzi i po prostu trzeba go szybko rozwiązać ze względu na to, że
no, nie sprzyja to ani nauczaniu, ani budowaniu relacji, ani w klasie, ani po prostu między nauczycielem a uczniem. Także pod tym względem wydaje mi się, że uczniowie są bardzo zadowoleni i te relacje z nami naprawdę są takie bardzo dobre. Zresztą bardzo często uczniowie mówią, jak przyjdziecie do nas do szkoły i popytacie uczniów starszych klas, to zobaczycie, że oni na temat tych relacji będą się wypowiadać pozytywnie, bo to jest taka pierwsza rzecz, o której mówią właśnie pierwsze klasy, jak przychodzą, że dostrzegają ten takie właśnie pozytywne nastawienie i to, że z tym nauczycielem można, że on jest taki przystępny, że można śmiało z nim porozmawiać. Także to jest moje zdanie na ten temat. Czyli relacje omówiliśmy, proszę Państwa i moi kochani. Słuchajcie, a bezpieczeństwo, no bo to jest też ważne, jeśli nie ważniejsze. Jak oceniacie bezpieczeństwo? Czy uczniowie Waszym zdaniem u nas w szkole czują się bezpiecznie? Ja myślę, że tutaj szkoła funkcjonuje jak najbardziej prawidłowo. Wydaje się, że uczniowie mają prawo czuć się bezpiecznie. W końcu szkoła jest wyposażona w monitoring całodobowy. Nie przypominam sobie w ciągu kilku albo kilkunastu ostatnich lat, żeby w szkole pojawił się jakiś incydent zagrażający bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli. Podczas przerw, kiedy uczniowie no, mają ten czas wolny dla siebie, nauczyciele również pełnią dyżury na korytarzach, także myślę, że uczniowie mogą się poruszać w pełni bezpiecznie. Jest taka zasada, że jeżeli znajdziemy jakąś porzuconą rzecz, to mamy taki system, żeby zostawić, oddać, odnieść taką rzecz do sekretariatu i wtedy wszystkie te zgubione rzeczy się odnajdują. Nie przypominam sobie również, żeby interweniowała policja w naszej szkole, także myślę, że tutaj możemy naprawdę czuć się w miarę bezpiecznie. Staramy się też zwiększać przede wszystkim świadomość naszą i uczniów na temat tego bezpieczeństwa. Staramy się angażować w to instytucje, policję czy straż pożarną, aby prowadziła pewnego rodzaju prelekcje, uświadamiała naszą młodzież. Także z mojej perspektywy i w mojej ocenie możemy czuć się bezpiecznie. Też tak uważam. Słuchajcie, a teraz temat taki gorący po ostatnich miesięcy, mianowicie zdalne nauczanie. Jak wy postrzegacie sposób oceniania, uczenia, przeprowadzania nauki zdalnej w naszej szkole? Bardzo proszę, wypowiedzcie się, co sądzicie na ten temat? No według mnie szkoła bardzo szybko dostosowała się do nowych warunków nauczania. Byliśmy jedną z pierwszych szkół, która wprowadziła nauczanie zdalne za pomocą platformy. Na Teamsach pracowaliśmy już po 2 tygodniach i pracujemy do tej pory. Czym się różni ta praca nasza zdalna od pracy w szkole? No chyba nie tak bardzo się różni. Zamieniliśmy tylko tablicę szkolną na tablicę wirtualną. Możemy tutaj pisać wspólnie z uczniami. Myszką nauczyciele piszą, także tabletem graficznym. Wszystkie te nasze zapisy zostają umieszczone w notesie. Uczniowie mogą do tego notesu zaglądnąć po lekcjach, mogą jeszcze raz przejrzeć te notatki, a także ci uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie mogą być na lekcji, mają szybki dostęp do tego, co działo się podczas lekcji. Myślę też, że nasze lekcje są takie bardzo urozmaicone, są atrakcyjne, dzięki temu, że wszystko teraz mamy w komputerze, wszystko mamy w internecie. Możemy pracować na różnych platformach edukacyjnych, możemy szybko znaleźć interesujące nas zagadnienia, różne modele. Ja jestem matematykiem, więc ja na przykład wykorzystuję takie programy jak GeoGebra do rysowania wykresów funkcji, do rozwiązywania zadań z geometrii na płaszczyźnie. Także szybciutko znajduję różnego typu zagadnienia, w części na przykład z YouTube'a. Materiałów uruchamiamy na bieżąco, tak żeby młodzież miała te zajęcia interesujące, żeby szybko, sprawnie mogła opanować ten materiał, który realizujemy. Ja bym jeszcze dodała, dodałabym jeszcze, że taką wartością nie do przeceniania jest fakt, że dzięki tej platformie Teamsy w każdej chwili uczeń się z nami może skontaktować, prawda? Nawet po lekcjach. Sprawa zaliczania, czy poprawienia oceny, czy jakiegokolwiek kontaktu, to jest moim zdaniem najważniejsze w dobie, kiedy jesteśmy zamknięci w domu. Tak, ale też cieszymy się, że ta nauka zdalna się już kończy, że możemy wrócić spokojnie do szkoły, możemy się spotkać twarzą w twarz z uczniami, z nauczycielami. Także
czekamy na to. Tęsknimy. Też z utęsknieniem. Podobne do uczniowie. Tęsknimy za tym. Słuchajcie, mamy jeszcze kilka rzeczy do omówienia. Chciałabym, żebyście wypowiedzieli się na temat współpracy z rodzicami. Na czym ona polega? Jak wygląda u nas w szkole? Jak ją oceniacie? No, współpraca z rodzicami to przede wszystkim wywiadówki. Niestety teraz przez okres pandemii odbywają się one metodą online, natomiast w normalnych warunkach oczywiście spotykamy się z rodzicami z twarzą w twarz. Teraz też, no, tak jak i zawsze w ciągu całego roku i różnych okoliczności, możemy z rodzicami skontaktować się telefonicznie. Możemy kontaktować się przez dziennik Librus, dzięki któremu rodzice mają cały czas dostęp nie tylko do obecności swojego ucznia, ocen, ale także zachowania ucznia i jego różnych postępów w nauce. Informacje zamieszczamy także na temat osiągnięć, jakie uczeń uzyskał w uwagach o uczniu, więc ten kontakt jest na bieżąco kontynuowany, mimo tych warunków, które teraz mamy. Oprócz tego oczywiście rodzice pełnią taki dosyć aktywny udział w życiu naszej szkoły poprzez to, że pomagają nam podejmować decyzje dotyczące tego życia szkoły. Tu takim przykładem charakterystycznym są wycieczki. To wspólnie decydujemy, gdzie te wycieczki się odbędą, na jakie te wycieczki nas stać, prawda? Bo to też jest kwestia finansowa, często poruszana, ale także współdecydują o nagrodach przyznawanych uczniom i funduszach przeznaczonych na te cele, a także na przykład konkursy, które czasami no, są płatne i wtedy Rada Rodziców też współfinansuje udział w tych konkursach. Angażują się również rodzice w różny sposób opieki nad uczniami, a tak najbardziej charakterystyczny i powiedziałam nawet spektakularny to jest w trakcie imprez szkolnych typu studniówka, gdzie bardzo chętnie właśnie pomagają, ale też i pomagają nauczycielom w pewnym sensie, prawda, no, ale też widzą te swoje dzieci i tworzymy tą taką wspólnotę, że to jest uczeń, nauczyciel, rodzic, taka wspólnota i to jest takie piękne, taka rodzina się tworzy. Ale także współpracują ze szkołą w organizacji nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest też bardzo ważnym aspektem i też można powiedzieć, że to jest też taki, jak podałam przykład, rodzic, uczeń i nauczyciel, tak tutaj bardziej nauczyciel, rodzic i jeszcze dochodzi do tego pedagog. Bo to jest taka ważna współpraca dla uczniów, których no, co roku przybywa z różnymi potrzebami edukacyjnymi i staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom, aby te dzieci czuły się też bezpiecznie, o czym była wcześniej mowa o bezpieczeństwie, żeby czuły się bezpiecznie, żeby realizowały program zgodny ze swoimi właśnie potrzebami. Dziękuję. Słuchajcie, a teraz porozmawiajmy jeszcze o... kto wie, czy nie najważniejszej rzeczy, o poziomie nauczania. Jak widzicie, jak oceniacie, jakie jest wasze zdanie na temat realizacji programu nauczania w naszym ogólniaku? Ja się wypowiem. Ja nie pracuję w naszej szkole długo, bo dopiero tak naprawdę drugi rok, ale mogę śmiało powiedzieć, że poziom nauczania w naszej szkole jest wysoki. Udaje się to oczywiście osiągnąć dzięki pracy, dzięki realizowaniu programów nauczania. Mogę śmiało powiedzieć, że przekazujemy uczniom solidną dawkę wiedzy teoretycznej, ale równocześnie dbamy o to, aby ten przekaz tej wiedzy miał atrakcyjną formę, czyli bazujemy tutaj nie tylko na wykładach, ale uczniowie uczą się poprzez doświadczenia, poprzez udział w różnego rodzaju projektach, wyjazdach czy lekcjach terenowych, poprzez udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Uczniowie mogą również poszerzać swoją wiedzę, udzielając się w kołach naukowych, które działają na terenie szkoły. Tutaj przykładem takim może być koło informatyczne Arduino prowadzone przez pana wicedyrektora. Potwierdzeniem faktu, że ten poziom nauczania w naszej szkole jest wysoki,
jest to, że uczniowie biorą udział w konkursach, różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i sukcesy, jakie tam odnoszą, czyli otrzymują tytuły laureatów, finalistów, tak jak na przykład w tym roku z języka polskiego, języka niemieckiego czy historii. No i dzięki temu mają uczniowie tą możliwość zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Słuchajcie, a sport, bo to nieodzowna część wykształcenia i wychowania. Jak wygląda kwestia wychowania fizycznego u nas w szkole? No myślę, że niejako w naturalny sposób jest to pytanie skierowane do mnie. W końcu uczę wychowania fizycznego już od ponad 10 lat i opiekuję się sekcją piłki siatkowej. Więc wam przyszli uczniowie naszej szkoły mogę powiedzieć, że możemy sporo zaoferować, począwszy od bazy sportowej, którą posiadamy, czyli dosyć dużych rozmiarów halę sportową poprzez siłownię, poprzez salę fitness, tak bardzo lubianą, szczególnie nie tylko przez część żeńską naszej szkoły, ale także ostatnio przez męską część, ponieważ można się tam przysłowiowo wyszaleć. A oprócz tej części w szkole mamy do zaoferowania basen, mamy do zaoferowania wyjście, spacery. Możemy również pochwalić się tym, że jako jedna z nielicznych szkół organizujemy wyjazdy na narty w tej aurze zimowej, wtedy kiedy jest na to czas. Więc myślę, że wszyscy znajdą coś dla siebie, choć wiadomo, że pasję rozwija się tak najbardziej na tych zajęciach dodatkowych i tutaj także wydaje się, że każda praktycznie dyscyplina jest u nas rozwijana w tym kierunku, ponieważ zarówno piłka koszykowa, jak i piłka siatkowa, piłka ręczna, czy lekkoatletyka, czy tenis stołowy, są to zajęcia prowadzone po godzinach lekcyjnych i praktycznie codziennie jest coś, z czego można skorzystać. No, ciężko tutaj nie powiedzieć również o tym, że robimy to chyba całkiem dobrze, ponieważ 2 lata temu udało nam się w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych zająć 2. miejsce w województwie podkarpackim. Wyprzedziła nas jedynie szkoła 5 LO w Rzeszowie, szkoła sportowa. My szkołą sportową nie jesteśmy, a mimo wszystko udało nam się zostawić z tyłu wszystkie inne ośrodki szkoleniowe, można to tak śmiało powiedzieć. Więc myślę, że tutaj również jest tego całkiem dużo, także wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie mamy się czym chwalić w kwestii sportu. A słuchajcie, a rozwijanie pasji artystycznych, aktorskich, jakichś takich związanych z wyrażeniem siebie. Jednym słowem działalność artystyczna, jak ją postrzegacie u nas w szkole? No oczywiście pasja to nie musi być tylko przedmiot taki, jaki oferuje szkoła, ani sport, ale tak jak właśnie wspomnieliśmy przed chwilką, mogą to być jakieś inne pasje, zainteresowania artystyczne. No oczywiście na pierwszy ogień, że tak powiem, muzyka, która no jest niby chwilowo przedmiotem w szkole, ale tak naprawdę trudno ją realizować wtedy jako pasję. Na szczęście my mamy pana Łobodzińskiego, który jest multiinstrumentalistą, który prowadzi chór. No a te wszystkie osiągnięcia, te talenty najpełniej chyba przejawiają się na różnego typu uroczystościach szkolnych, akademiach, czy dniach otwartych, czy nawet na studniówce, gdzie uczniowie mają okazję zaprezentować swoje talenty właśnie instrumentalne, wokalne, ale także jak tu pani Kasia wspomniała, również i aktorskie, a także i taneczne, ponieważ no, mamy nauczycieli, którzy też na podstawie swoich pasji przekazują je kolejnym pokoleniom. Ja tu też mogę się wypowiedzieć jako matka uczniów już 2, którzy ukończyli szkołę naszą, którzy też mogli, szczególnie mój syn, który ma dużo zainteresowań, mógł realizować swoje pasje, a mianowicie właśnie muzyczne, ale także i aktorskie. Organizujemy różne możliwości przedstawień takich teatralnych, mini oczywiście, ale też i były na większą skalę. A także jeszcze, jeśli chodzi o inne formy, to pewnie pani Kasia Kozak też coś na ten temat mogłaby powiedzieć, bo można zamieścić swój wiersz albo jakąś inną wypowiedź artystyczną, prawda?
inną formę artystyczną, którą możemy zobaczyć na stronie naszej szkoły. Pewnie, jest taka zakładka Uczniowie piszą, przepraszam, że wchodzę w słowo, koleżance. Dokładnie, dokładnie. Także tam można zobaczyć, że mamy też uczniów utalentowanych artystycznie pod kątem polonistycznym. Co nie zawsze jest czas na lekcje języka polskiego, ale jest taka możliwość, że można przeczytać o twórczości właśnie naszych uczniów. Więc wystarczy przyjść na jedną chociażby akademię i zobaczyć, jak wiele talentów posiadają uczniowie naszej szkoły. I w każdym z nas na pewno jest jakaś pasja i my dajemy możliwość, żeby tą pasję odkryć, a później realizować. Są też często zachęcani uczniowie do udziału w konkursach różnych plastycznych. I tutaj też wiele mamy osiągnięć. Taki najbardziej popularny konkurs ogólnopolski Tęcza, gdzie zdobywaliśmy naprawdę wysokie nagrody, a także Podkarpacka Tęcza, czy wiele innych, gdzie nigdy naprawdę co roku, jak prowadziłam ten konkurs, nie wychodziliśmy bez nagrody. I to bardzo wysokiej, więc mamy uczniów zdolnych, co było też widać na wystawach plastycznych organizowanych w szkole i tak jak mówię, podczas różnych uroczystości. To jest wtedy taka wizytówka naszych artystów. Słuchajcie, dochodzimy do korony wszelkich działań w liceum, czyli do egzaminu maturalnego. Jak sądzicie, jak przeprowadzany jest ten egzamin? Jak wygląda przygotowanie do egzaminu maturalnego w naszym ogólniaku? No, ja uczę w Szkole Matematyki dobrych parę lat. Jestem też absolwentką tej szkoły, więc mogę śmiało powiedzieć, że przez lata poprzednie i teraz bardzo dobrze młodzież przygotowujemy do matury. Uczniowie prawie w 100% osiągają wynik pozytywny. Mało tego, osiągają bardzo wysokie wyniki z różnych poszczególnych przedmiotów na maturze, i podstawowej, i rozszerzonej. Ta średnia naszych uczniów zdecydowanie przewyższa średnią krajową, nawet o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent. Dzięki temu uczniowie nasi dostają się na wybrane przez siebie kierunki. Ale do tej matury się przygotowujemy cały rok, całe właściwie 3 lata do tej pory, teraz będziemy 4 lata się przygotowywać. Od pierwszej klasy już na lekcjach naszych wprowadzamy takie zadania, jakie są na maturze, organizujemy próbne matury, najpierw takie szczątkowe, później całościowe, zwłaszcza w klasie tej tuż przed maturą. Na przykład z matematyki organizujemy maraton maturalny, to jest kilka edycji w tej klasie ostatniej dla wszystkich chętnych uczniów, gdzie uczniowie spotykają się po lekcjach, rozwiązują wspólnie zadania takie typowo maturalne pod okiem nauczycieli, a potem mają krótką taką mini maturę, z której są też oceniani i bardzo dobre oceny są wpisywane do dziennika. Mamy bardzo kadrę taką nauczycielską już zaprawioną w bojach, bo już przez wiele lat przygotowującą do matury. Posiadamy doświadczenie, wiemy jak przygotować uczniów do matury. Mało tego, staramy się poszerzać naszą wiedzę, choćby poprzez udział w pracach komisji egzaminacyjnej, poprawiamy matury. To wszystko pozwala nam potem lepiej przygotować uczniów. Ja chciałam tylko dodać jeszcze, bo uczę matematyki, że by się nie bać matematyki na maturze, bo w naszej szkole są różni uczniowie, tacy, którzy uwielbiają matematykę, to jest dla nich pasja, ale są też uczniowie tacy, którzy może w podstawówce niekoniecznie matematykę lubili, może mają inne pasje, ale maturę z matematyki muszą zdać i spokojnie w naszej szkole, pod okiem naszych nauczycielek, pracą systematyczną dochodzą do tego, także jesteśmy zadowoleni z naszej młodzieży. Ja tylko dodam, że w każdej katedrze u nas mamy egzaminatorów maturalnych i matematyków, i polonistów, i historyków, właściwie w każdym przedmiocie. To jest też ważna kwestia, ponieważ będąc egzaminatorem wiemy, jak przygotowywać pod takim kątem, jakie dobierać zadania. Dobrze, moi drodzy, może ktoś by chciał jeszcze coś dodać na koniec, coś jeszcze nie padło, coś interesującego, ciekawego od siebie, coś nowego, coś takiego wyjątkowego, zachęcającego do przyjścia do nas, bo jesteśmy naprawdę fajną szkołą. No to ja dodam, słuchajcie, jesteśmy naprawdę tolerancyjni, otwarci, akceptujemy swoją inność, doceniamy się wzajemnie. Jeżeli nawet pojawiają się jakieś drobne dziwactwa, to jest na zasadzie kolorytu, a nie na zasadzie krytyki. Lubimy się wzajemnie, nie dyskryminujemy się wzajemnie, wspieramy się. Myślę, że to jest naprawdę dobra szkoła, którą warto i należy wybrać.
Dodacie coś jeszcze? Zapraszamy. Zapraszamy, pewnie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Naprawdę dobra szkoła, chociaż na prowincji. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. 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 Zapraszamy.